tutaj walczyli koledzy Tadeusza Sobieszczaka. Tadeusz służył pod oddziale piechoty, a dowódca oddziału, Stefan Wyżykowski, pseudonim Zenon, dostał rozkaz, żeby przemaszerować właśnie tutaj do tych lasów między Niedźwicami, Serpelicami, Zaburzem i Chołowczycami. Ja pochodzę z Chołowczyc, to jest ta miejscowość za lasem. Dlatego tutaj tymi terenami tak się trochę interesuję. Przedeptałem te wszystkie tereny na piechotę tutaj i Komarkiem przejeździłem też i po Bugu tutaj pływaliśmy, więc te tereny są mi doskonale znane. Dowódca oddziału dostał rozkaz przemaszerowania właśnie tutaj do tych lasów i wysyłał patrole, które odwracały uwagę Niemców od stodoły na koloniach mojej rodziny Chołowczyc, gdzie wybuch rakiety V2, która spadła 20 maja 1944 roku, był rozmontowywany i badany przez naukowców z Warszawy. I te patrole partyzanckie miały na celu odwracanie uwagi Niemców od tej stodoły na koloniach Chołowczyc. A ta stodoła została wybrana dlatego, że rolnik był z innej miejscowości i od maja do sierpnia jego nie spodziewano się, żeby do tej stodoły przyjechał, więc można było te rakiety spokojnie rozmontować. Najważniejsze elementy i wyniki badań zostały wysłane do Londynu w operacji Most 3, o którym wczoraj była mowa. I tutaj jeden z patroli oddziału partyzanckiego Zenona, dowodzony przez Stanisława Kujawińskiego, pseudonim Żonkil, stoczył walkę z Niemcami. I tutaj ta tablica upamiętnia to wydarzenie, ale przy tym kamieniu proszę niczej nie palić, ponieważ tablica upamiętnia tylko śmierć Niemców w tym miejscu, a tutaj w tych kwaterach są pochowani żołnierze polscy z wojny polsko-bolszewickiej z sierpnia 1920 roku. Tutaj walczyli na przełomie lipca i sierpnia w obronie ostatniej przeszkody naturalnej na Bugu. I teraz Tadeusz opowie o historii swego oddziału. Proszę Państwa, myśmy wtedy po rozbiciu Niemców grupy namiarowej z radiostacją, naszą radiostację namierzyli. I myśmy pod miejscową Wygoda, tam mi wpuścili taką drogę podmokłą i myśmy tam to wytłukli wszystko. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Zenon został zawiadomiony, żeby nas tu przerzucić. To jest niedużo, tylko to jest 70 kilometrów. Stąd miejscowość Lipniaki była tam, gdzie myśmy stali, między Radzyniem a Międzyrzecem. To też wyobraźcie sobie Państwo, żeby w ciągu jednej nocy stamtąd przemaszerowaliśmy tu na Zaburze. Ale tam, w padającym deszczu całą noc? 70 km. Całą noc deszcz padał. Całą noc deszcz lał i my przemoknięci do suchej nitki, bośmy przecież kocy nie mieli ani nic. I tutaj rozbiliśmy namioty. Naszym zadaniem było odciągnąć te patrole niemieckie, które właśnie tutaj szukały tego V. I w tym miejscu, gdzie ja stoję, chwileczkę, tu się odbyła cała ta bitwa, ale teraz jaka historia była ciekawa? Że nasi zrobili zasadzkę od tej szosy, od Sarnak do Mierzwic. I tam zajęli górę. A tutaj ubezpieczyli się w tym miejscu i tu stał dwóch kolegów naszych. Jeden to miał pseudonim Słuchawka. A drugie to już nie powiem, bo nie pamiętam, ale w każdym razie oni tutaj ubezpieczali nas, żeby to Niemcy ich nie zaskoczyli. Co się dzieje? Okazuje się, że Niemcy przyszli nie z tamtej strony, tylko z tej strony. I teraz, a tutaj ten Słuchawka, co był z drugim kolegą, mówi, trzeba chłopców zawiadomić. I ten Słuchawka tutaj został, a ten pobiegł, żeby nasi się odwrócili. Teraz co się dzieje? I Niemcy jak szli tu i zobaczyli tego naszego Słuchawkę. I tu został, w tym miejscu, został ranny. Ale jakim przedtem? Dostał z tego pocisku, nie wiem czy znacie, dum-dum. Dostał tu na dobojczyk prawy, ale z tyłu mu całą łopatkę wyrwało. Także on stracił przytomność. Będziemy stąd jechali, to wstąpimy do jego na mogiłę. To zobaczycie Państwo, że to było. No w każdym razie to będzie nie tego.
I teraz nasi, jak się odwrócili, tu odbyła się ta cała bitwa, zatłukli 7 Niemców. Tutaj nad Bugiem była smolarnia, znaczy smolarnię ich zakopali, ale 2 wzięliśmy do niewoli. Ciekawa sprawa. Proszę Państwa, ci Niemcy, którzy tutaj byli, mieli opaski Afrikakorp. Nam zarzucali, że to nieprawda, że Afrikakorp. Tak. Myśmy pisali do Bundeswehry, gdzie te oddziały Afrikakorp i odpowiedzieli nam, tak. Stali w Konstantynowie, cały tak, batalion, kompania była w Sarlakach, przeznaczona właśnie do zbierania tych pocisków i mieli za zadanie ochrony mostów na Bugu, tych, ta grupa tego, no, Afrikakorp. A dlaczego ja mówię, bo nie chcieli wiedzieć, a historycy, że nieprawdę mówili, że tu Afrikakorp nie było. Proszę bardzo, to jest wszystko prawda, jak ja mówię. I teraz dalej, tę słuchawkę przywieźli nasi do naszych tych szałasów tam. Jego od razu na furmankę, 2 ubezpieczyło, jeden z naszych kolegów, który powoził. I właśnie zjeździli w kierunku tam, Litewnik. Tylko, że oni umarł po drodze, zresztą tam jeszcze to była walka, to jeszcze o tym opowiem, jak to wyglądało. No w każdym bądź razie nadleśnictwo, no Sarnaki, to nam ten kamień tutaj postawili i to umieścili w tablicy. A ten, który tutaj dowódcą był, to był Cichociemny, oficer przeszkolony w Anglii i nam tutaj rzucony. I on obsługiwał naszą radiostację. Nasza radiostacja miała bezpośredni kontakt z rządem w Londynie. Kryptonim miała R-31. I on właśnie, ten oficer, dowodził tym patrolem. Także dlatego, że to mamy upamiętnione. Będziemy jechali dalej. To pan dyrektor pokaże, bo tam jest mogiła właśnie po kolei i tam jeszcze tam cała bitwa była, to, ale to wszystko opowiemy, jak będziemy tam, no to jest co ty dalej. Jeszcze raz serdecznie wam wszystkim Państwu dziękuję za to poświęcenie, że jeszcze tym szlakiem zdecydowali się wyjechać. Jeszcze raz dziękuję bardzo, bo to jest wszystko dla historii. Jeszcze raz wszystkim serdecznie. Tak, siadamy i jedziemy dalej. Nim jest też człowiek. Panie Sławku, nim jest też człowiek. Ale tutaj nie upamiętnia niczyjej śmierci ta tablica. Ja mam pytanie. Dlaczego to Polacy umieścili tutaj akurat, to Polacy, a na Niemcy? Nie, to nie jest tablica poświęcona śmierci niczyjej, tylko informacja o potyczce patrolu polskiego. To ten sposób. A to jest tylko upamiętnienie wydarzenia. Rozumiem. Tak, to nie jest upamiętnienie czyjejś śmierci. Jego to raj. Zamykać, ja tylko warto.